A na koniec opowiemy o serii niefortunnych zdarzeń, które spotkały pana Pawła. Mężczyzna jeździ na wózku, a że nie wszędzie może nim dotrzeć, pomocny jest dodatkowy transport. Przynajmniej powinien być. Waldemar Stankiewicz. Dobra, dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. Udało się, a to tylko pierwszy przystanek w drodze pana Pawła do pracy. Kolejny, dworzec PKP. To stąd 2 tygodnie temu jechał z Tarnowa do Krakowa. Zgłosił na kolei, że będzie potrzebował pomocy, by wsiąść do pociągu. Lecz zawiodła elektronika i prośba mężczyzny nie dotarła. Pomóc chciał ochroniarz z dworca. Na własną rękę zadzwonił, gdzie potem dostał niesamowitą burę od kierownika, gdzie miał być obciążony za tą grupę interwencyjną, bo nie było telegramu, nie było niczego. Procedury ważniejsze niż człowiek. W końcu pan Paweł wsiadł do pociągu. Tego samego dnia wracał do Tarnowa z kolegą. Gdy zajechali na dworzec, nikt na nich nie czekał. Z kolegą siedzieliśmy, czekaliśmy ponad 40 minut na peronie, żeby nas po prostu mógł ktoś po schodach przenieść. I jakby tego było mało, na zakończenie dnia zostałem upuszczony na schodach 2 razy przez panów, niechcący. No naprawdę mam dużą traumę do tego po prostu, żeby do korzystania dalej po prostu z takiej pomocy. Czasami może dochodzić do takich sytuacji, które mają charakter niespodziewany. My jesteśmy do takich sytuacji przygotowani. Zwracamy uwagę naszemu personelowi. Tu też zwrócili uwagę, ale to nie wystarczyło, bo na londyńskim lotnisku zapomniano o panu Piotrze. Pozwał linie lotnicze i sprawę wygrał. Cała kolejka została odprawiona, ja zostałem na samym końcu, zostałem poinformowany, że nie zostanę wpuszczony do samolotu z uwagi na to, że nie ma dla mnie asysty, mimo że taką asystę wcześniej zgłaszałem. Urzędnicy powinni pamiętać, że to obowiązkowa asysta, a nie łaska. Waldemar Stankiewicz, Wiadomości.